sumienia głupie złodzieje, kajakany i inne bydlaki okradają. Okradają nas, Polaków, Crepów, Projektów, Redów i szantażują. Bydlęcia, nie człowieki, bydlęcia, że tak powiem. Dobra, co my tu mamy w ogóle? Aha, tak, ostatnio nam bomba jebła i zdechliśmy. Tak, tak. I za chwilę będzie pyfeć! Co będzie pyfeć? Nie teraz, ale za chwilę. Z tego co widziałem, jeszcze ta jedna misja i lecimy do pyfecia, jej! Azerbaijan. W sumie nie pamiętam w ogóle, co w tej misji chodzi. Nie mam najzielniejszego pojęcia. Ja też, Mysus, ja też chcę zobaczyć. I dożyjemy, dożyjemy za chwilę. Zobaczymy, jak to wygląda. Oczywiście, jak się gra z wieżą, załaduję. A jak to jest z remasterem niezoptymalizowanym? Tutaj pożera 12 giga RAMu i z dupy pobiera 60 giga miejsca dysku. No, wszyscy wiemy, jak to wygląda. O nie, ja jestem w 60 klatkach. Jezus Mary. A nie. Tak, nie, dobra, to jednak nie. Kamelka mnie oszukuje. Jestem tak piękny i ruchomy, że wydawało mi się, że jestem jak człowiek w 60 klatkach. A to okazuje się, że jestem tylko człowiekiem z plepsu w 30 klatkach. Niedobrze. Bardzo niedobrze. Pięć godzin później. Uuu, szrybusie mam. Alyosha Tarkovski. No ja nie, coś miałem jeszcze mówić. Już nie wiem, co chciałem mówić, ale coś chciałem mówić. Kurde, co ja chciałem mówić? Ej, typy, co ja chciałem mówić? Coś w związku tych 30 lat. O, już pamiętam. Jutro startuje fajna akcja od Sony. Tego czeka się na. Jak to. Tak to gówno się nazywało? Days of Play? Coś takiego? Taka akcja marketingowo-promocyjna od Sony Rusza, gdzie Sony będzie robiło promocję. To brzmi jak jakaś reklama. Nie płacą za to. Ale nie, chciałem o tym wspomnieć, że będą te właśnie promocje, że Sony będzie przeceniało wszystko w sumie. Konsole, sprzęciorki, gry, tak, etc. Nie płacili mi za to, to nie jest reklama. Po prostu chciałem powiedzieć to, że z tej okazji będę myślał nad właśnie zakupem PS4 czwóreczki. Może niekoniecznie edycji Pro, ale Slimkę to już na pewno. Tym bardziej słyszałem, że coś Sony planuje. Sony planuje wypuszczenie kolejnych edycji Slimków w innych kolorkach, w kolorku złotym i srebrnym. Srebrnym i złotym. Jak na razie, z tego co przynajmniej kojarzę, jest na oczywiście czarny kolorek. Oje. Z tego co kojarzę, jest konsolka na razie może czarnym, białym, z tego co pamiętam. I być może ta edycja, ta edycja, wiecie, super limitowana w edycji szarej, szarakowej. Że Sony zamierza jeszcze wypuścić edycję srebrną i złotą. Mówisz coś o kamerce, płyną 60 latków i biecie. A, tak, bieda. A, czekaj. Tak bardzo rosyjski. Biegnijcie w ten szub już. Tfu! Kościół. Halo. No gdzie ten nalot? O, jest nalot.
ale destrukcja otoczenia nie ma. Podobno Sony sprzedało mnóstwo tych okularów rozszerzonej rzeczywistości tego VR-a. A to ja nic takiego nie czytałem, ale cóż, no wszystko fajnie, no gdyby tylko jakieś gry były na ten VR. Niby zrobili ten Falcon, niby jest tych kilka dupeli, etc. Niby jest Resident Evil 7, który jest świetny swoją drogą. Tak słyszałem. Także no troszkę bida z grami. Ale co zrobić? Też koło mnie zeszło PSVR. O kurde, nieźle. Tutaj może i na PC coś się ruszy. PS3 AK PS1. No to jest ta edycja szerakowa, o tym chodziło. Ta edycja limitowana. Jezu, strzelajo! Osłaniać mnie, co wy mi? Złota jest potwierdzona, już pracownicy sklepu robili zdjęcia i wrzucili na Reddita. Znaczy to nie, wiesz co, to nie jest oficjalne zbyt, to jest przeciek. W zasadzie przeciek. Dopóki Sony oficjalnie powie, tak, pozwaliśmy Gimpera, no to... A co mówić jak na razie? A co mówić, ale no to jest przecież pewne już, że jest i złota wersja i srebrna. Amazony pokazywały, nie Amazony. Kiedy Resident Evil 7 i Outlast 2? Następne pytanie pierwsze. Następne pytanie. Jak będzie pierwszy? Czy oficjalnie potwierdzą pewien... Nie, na pewno potwierdzą. Znaczy, nie tylko. Nie tylko. O kurde, ile to jest? Do budynku! Nie blokuj! Panie Rywalcie, Ryszardzie, Rysiu! Kurna, no. No i granat! Rysiu, to wszystko przez ciebie. Tu mendo, łysa, głupia. Przona. O, rany. Ale tak, E3 się zbliża. E3 się zbliża. Umarł. E3 się zbliża gromkimi, ogromnymi, pierdolnymi krokami. Już wkrótce, coming soon. On PlayStation and Xbox One. Ale kurde, dawno nie widziałem tak dobrego trailera jak to ostatnio. No. Ja już to skomentowałem swoim gifem. Niby mogłem pokazać, nie wiem, to tego gifa nie live teraz, ale tego nie zrobię, bo jesteśmy na Twitchu. Kurde, no! Suka, bliot! Dobrze. No, prawdę mówiąc, ja mam strasznie dużo oczekiwania wobec tego E3, Przynajmniej w kwestii zapowiedzi, bo jeśli chodzi o rok 2017, to rok 2017 na razie niszczy w kwestii wydanych dotąd gier. Na miłość boską. Dobre gry można na pęczki wymieniać, takie w tym roku wyszły. I chociażby Prey, jakiego teraz obgrywam i gra, to jest tak miło, to jest tak zajebista gra. Tak pełna smaczków. No i w sumie to mnie skłania do takiej małej, nie wiem, dygresji. Bethesda tak nie z gruchy, nie z pierdury, nagle okazała się być jednym z najlepszych, nie wiem, czy nie tyle wydawców, czy producentów, a zwykle twórców, którzy wydają naprawdę świetne gry. No, co by nie spojrzeć, Bethesda wydaje świetnego. Doom, Dishonored 1, 2, Prey, Fallout, tak wiadomo, no. Ale jakby nie patrzeć, Bethesda robi swoją robotę porządnie. Coś tam miałem mówić jeszcze. Zacząłem gadać o Bethesdzie. Nie, zaraz sobie przypomnę zapewne. Na miłość boską, ciężko to będzie zrobić.
prawie na niż... najwyższym poziomie trudności. Ja liczę... O, siema Femo, halo, ja liczę, że Starfield do odbiorcy będzie tak dobry jak Skyrim. No, Starfield... Od ile Bethesda nie odwali fuszerki, raczej nie odwali, bo jak mówię, no... Bethesda ostatnio same hiciory odwala. A wszystko będzie w porządku. Na miłość boską, tutaj... To jest przewalone, jak mam tam iść dalej, jak mam puszować? Suka blyat, umrzyjcie wszyscy. Everything is going to be okay, świetny kawałek spryja. Wszystkie kawałki spryja są świetne. Choć najbardziej mi podoba się, nie wiem, nie, może nie tyle kawałek, co po prostu utwór ambientowy. Tyfon z Voice, coś takiego. Jest to strasznie klimatyczne. A w grach, już słyszeć to w grze, to jest miodek. Jak na razie Prey to jest miód dla uszu, oczu i nie wiem, genitalii. Jak wolicie. Panie Price. O panie, przepraszam pana. Murphy. Pierwszą prawą Murphy'ego mówi... nie pij. Alkohol jest zły. Na PC Gaming Show są prezentowane gry głównie pod PC. No shit, Sherlock! Tutaj inteligencja naszych bardzo słaba działa. Ambient, no tak. No taki to strategiczny nie jest. O, gaz. Panie! Co to odpierdalasz? Czy wiesz, co to tyfon, nie tyfon, zwon, coś takiego. No nie tyle jest kawałek, co ambient. I tak mi się wydaje, znaczy tak mógł nazwać, ambient. O, widziałem gdzieś tu dane. Snajpa mi się powoli wywala. O kurde. Uzi! O Jezus! Co to za durny lag był? Ta gra jest niepoważna. Tak źle zoptymalizowanego tytułu dawno widziałem. Na miłość boską, Activision. Mam hajs już mózgi przedarły, przeżarły, no. Powiem, ty wiesz, że ja to tłumaczę Mistusowi, który nie jest w temacie krzy? No to widzisz. No, no kurde, nie wiem, gościu, nie wiem jak ty, ale my tam jesteśmy. O, rany, rany. No, rany boskie. Te nagłe zacięcia są tak irytujące, na miłość boską. Tak jest. Tak niepoważnie nie działająca. Oh. Takiej papki optymalizacyjnej to nigdy nie widziałem. Znaczy widziałem, no. Hashtag mafia. No ale bez jaj. Belek. Nawet szkło się nie chce zmniejszyć. Ale jak pikowano. A, to mój, sorry. Wyglądałeś jak szmata, to chciałem cię zabić, sorry. Siema panie Cenno. No. W sumie teraz jest masa tych materiałów zapowiadanych, czyli E3, mówiących o oczekaniach innych ludzi i tego, co chcieliby zobaczyć, nie zobaczyć. Pff, dobra, nie tyle nie zobaczyć, to chcieliby zobaczyć, co mają nadzieję, że zobaczą. O, co nadzieję mają, że zobaczą, a bo co jeszcze na pewno zobaczą. Jak to mnie skurzy, tak
zmusiło do małego zastanowienia się, czy ja w ogóle czekam na to E3. Czy jest jakaś gra, która no jaja mnie, którą bym chciał zobaczyć, którą bym, nie wiem, chciał, na którą czekam? Tak, ja doszedłem do wniosku, że jest. Są dwa takie tytuły i jednym takim tytułem jest właśnie The Elder Scrolls 6. Nie wiem czemu, ale Elder Scrolls 6 to jest tytuł, na który tak z jakiegoś powodu czekam. I z chęcią bym chciał jakieś, nie wiem, komuś teaser zobaczyć chociaż, bo na pewny gameplay to już nawet nie ma co marzyć. Trailer no też jest, ale jakiś teaser, jakaś słowna zapowiedź od Bethesdy byłaby miła. I chciałbym zobaczyć Elder Scrolls 6. To by był miód malina. To jest tytuł, na który czekam. Tytuł jest więcej, no ale co zrobić? Szóstka? Ja myślałem, że oni już poświęcili siły testowi online. Nie, oni... Znaczy no... Test online swoją myślą. Test online to swoją drogą. No ale... Ja pieprzę, co z tym dom jest nie tak do diabła? Cienie się jak emo. Jak cholerny emos. O! O dziwo, teraz gra pobiera mi 4 giga RAM-u. Dysku też mnie pobiera. To o co chodzi? O! Już wiem o co chodzi. Tak, ja nie jest zoptymalizowana. Tak, ja to jest gówno. Jak można było pod względem technicznym tak dobrą grę zniszczyć? Halo? Halo? Wiem, że ten wyższał do góry z jetpackiem jest duszy, a coś tam, bla bla bla. Pewnie Overwatch, tak? No kurwa mać. Tak po prostu być nie możesz. No i nie otwierę. No tak, no tak, przytnij. Tak, w tym momencie przytnij. Ta gra jest kujewsko niepoważna. Nie, może włączę synchronizację? O, to jest całkiem dobry pomysł. Grafika, wideo. Bla, 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 bla. O, synchronizuj każdą klatkę, niech będzie. Ja przy okazji sobie coś tam, nie wiem, może wywalę. Bo ta gra jest tak niezoptymalizowana. Tak, to jest taka papka nie... Ki. Bombarduję jej wszystkich. Nie mam do niej siły, po prostu nie mam... Siłę tej gry. Może jakiś ustawienie graficzne zepsute czy coś, a może, może. No nie, no to jest optymalizacyjna papka. Chyba dostałem tylko szytem. Panie Apasz, już możesz iść, ja chcę tam wejść. Panie Apa. O kurwa, już się pieprzy. Dlaczego w jedno miejsce... tak, ja to jedno miejsce przywaliłem, będzie strzelał mi w to miejsce dokładnie. Za bullshit. Za... bullshit z tym helikopterem. Dobra. O, kibel. Ej, gość, jak ty tu przy... A, tędy. Dobra. Nie mam pytań. Ludzie, no... Overwatch umiera. Nie grajcie w to już. To umrze jak DB. Chyba będę z kałachem latał.
A nie, to nie jest kawałek. No co to jest? Tak, ja jest taką optymalizacyjną papką, że to jest nie do wytrzymania. Chyba, że czekać. What the fucking hell? Co tu się odbywa? Jakie 5787 mega dam ci ram? No to teraz wszystko jasne. W ogóle pochwalałem ten GeForce Experience. Ustawił UG na maksimum, jak wie, że nie wydali mi. No, panie Experience, weź zdobyć sobie Experience i wtedy optymalizuj komuś gry, ok? Bo jak będziesz ustawiał na, no wiesz, no, na troszkę więcej rzutu życia niż ci karta pamięci wywdala, no to troszkę jest kiepsko. Teraz muszę jak jakiś ple... O! No tak. No tak. Cienie. Cienie. No właśnie. Rozmycie włączone. Przenikanie światła. Brzmi chujowo. Głębokie wypełnienie też brzmi beznadziejnie. Bla, 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 bla. Uderzenie... A dobra, dajmy to. A dajmy tylko wysokie, głębia pola. Dajmy tylko nie, dobra. Musi być wysoka. Wysoka, wysoka, dobra. Uff. Pieprzyć Nvidia. Od dzisiaj przechodzę na AMD. Po tej grze zamawiam sobie, nie wiem, jakiś pierwszy, lepszy, pierwszą, lepszą kartę graficzną od AMD i będzie sobie dobrze. Ja mam 22, bla bla bla. We are ready to attack and are standing by for new orders. New order. O. Wolfenstein confirmed. 25 here. We are on the way. Stand by for air support. Tańczaki mi zakrają, albo wystrzelają. Typu, typu, ja reloaduję. Danke schön. To może te karty AMD Vega coś fajnie dadzą. W ogóle pieprzyć AMD, pieprzyć Nvidia, tylko zintegrowana Intela. Się kurde, będziemy bawić na jakieś biedaki. Na zintegrowanej będziemy grać, tylko zintegrowanej. New order! Polecam. Beznadziejna gra. Suka blyjot! Хорошо! Da-da-da-da-da-da! O! Dzięki! Pan Rivald, pan Ryszard mi pomógł. Ten sam Rysiu, który się chciał wcześniej zabić. Chyba wejdę z dupy strony. Wydaje się, że zawsze jakiś tam, nie wiem... Wybój. O, ja na ty. Umarł w butach.
nawet nie patrzył, nie patrzył je to. Jezus Maria! Przez was szat umrę. Ja próbuję coś tu wyczytać, coś odpowiedzieć na to, co piszecie, ale nie. Bo gdy od razu na was patrzę, to ginę. Rozumiecie, na was nie można już patrzeć. Śmiecie. No i tak to wygląda. Kurde, E3 się ludziska zbliża, jeśli nie wiecie. E3. To E3, na którego się czeka. No. Cały rok. Od zakończenia do E3 do zakończenia, do początku kolejnego E3, no, czeka się. Ale to co się będzie tam działo, to wam mówię. 2017 pod względem gier to jest rok mistrzowski, więc pod względem E3 też musi taki być. I koniec, kropka. O! O! Cykl dnia i nocy. No patrzcie. Jakie czary. O, pamiętam! O, tu będziemy się bronić. O nie, spoiler. Spoiler alert. O, tu by się przydała snajpa. A nie, co ja mam... A tak. Say hello to my little friend. No, przydałby się tu dragunów czy coś takiego. Ale no, wracając do tematu E3, co się będzie działo. Na początek 10 mamy EA Play o 21 czasu polskiego. W niedzielę o 23 mamy Microsoft. W poniedziałek samego rana o 6 jest Bethesda. Co prawda Bethesda zaczyna się już o 4 rano, no ale z jakiegoś powodu Bethesda chce ocenzurować, podkreślam, ocenzurować cały strumyczek, jaki zrobił, no to tą całą prezentację, ale sobie wtedy ją odtworzyć w sieci. Tak. Bethesda robi tą konferencję całą, ale puści ją na live'ie, streamie. Zaraz po tym, jak je ocenzuruję. Dlaczego? O, to tylko wie Bethesda. Może się czegoś boją? Kto wie? Granat! Brzy, idź granat. O, siema disco, jaką masz sprawę, no i umarłem. Wszystko przez demona. No, a później w poniedziałek o 19:00, co pamiętam, zaczyna się PC Gaming Show, o 22:00 jest Ubisoft, później o 3:00 jest Sony i następnego dnia, tuż wtorek, o 18:00 jest Nintendo. Także całkiem dobra jest spiska, dobra, bo trzeba z nocki zarywać znowu, ale no, mogło być gorzej. Na szczęście mam wolne poniedziałek, wtorek będzie spoko. Tak, mieliśmy. O właśnie, snajper muszę komuś znaleźć. Pom, snajper. O, wytykacz. To jednak nie bardzo. Przepraszam, czy to jaką snajper Uzi też? Dajcie mnie snajper! Ani snajpia! Because I'm a sniper! Właśnie powiedział, że bez Twitcha premium będę miał chują jakoś. Zumyka, o co chodzi. To prawda, ile to kosztuje, co gdzie i co daje. Znaczy, jest coś takiego Twitch Prime, co na pewno daje ci jakieś gry co miesiąc. Czasami fajne, czasami niefajne. Tak czy tak, no, gry, które mają sensowne. Jak w sumie, nie wiem. Coś tam co? I daje ci to jakieś bonusy. Nigdy w sumie nie, jakoś niespecjalnie. Czy tu była wyrzutnia rakiet? Nie. Wyrzutnia rakiet to tak nie bardzo. Ale bym snajper jakąś wysiłek. Ej, może w kościele. W kościele zazwyczaj na wieżach, na wielkich wieżach są snajpierzy. Więc może i tam znajdę. O, jest wieża. Więc może tam znajdę jakąś snajpę. Że w... Javelin. Pokij mi Javelin. Ej, tam była snajpa. Chcę tą snajpę. Give me some snajpa, friend. Mi się wdawał. Jest! Jest! No, i teraz można lecieć.
Boże, czyli sama jakoś nie ma nic zapewne. A tego ci nie powiem, raczej nie, Nie wiem, może Dezen, bo Dezen nie jest z tych mądrych, co wiedzą wszystko, to jest taki stalker. Stalker wszystkiego wie, on będzie pewnie wiedział, więc nie wiem, pytaj się tych mądrzejszych, bo będą ja się nigdy nie interesowałem Twitchem Prime'em. Wiem jedynie, że dodaję te właśnie gierki za co miesiąc. Tam jakiś, nie wiem, Titan Souls był, Darkest Dungeon, nie wiem. Ale coś tam dają. Suka blia, towarzysz, for the mother Russian, suka blia, towarzysz, boryszysz, au. Prime nic nie zmienia, daj tylko itemy do gier, gry i darmego suba. A, no widzisz? Coś takiego. Więcej dobrze kojarzyłem. Bang, boom, headshot. A wy ludziska coś czekacie na E3? Się tak w ogóle zastanawiam, czy jest sens, nie wiem, robić w międzyczasie jakiegoś strumyczka w trakcie E3. W sensie, że w międzyczasie wy oglądacie całego strumyczka, jak my oglądamy strumyczka i my mniej więcej to komentujemy, co się tam dzieje. Znaczy, to jest myślę bez sensu, no ale to już zależy kwestia was. Czy chcecie coś takiego zobaczyć? No... Jest tu quick save? Nie ma quick save. A w playu są! A szajoszna, halośna! Ja ci dam, towarzyszu. Excuse me. A od czego zależy, jak mam na zębatce jakoś, bo niektórzy mają tylko source, a inne, że... To zależy od tego, czy dany streamer ma... Jak to nazwać? Wypadło mi z głowy, jak to ma, nie... Kontrakt? Nie. Partnerstwo? Chyba też nie. Wypadło mi to z głowy, ale no, to wszystko zależy od tego... wszystko zależy od streamera. I Twitcha. To nie zależy od ciebie, to nie zależy od nas, żadnego Prime'a. Jeszcze jest kill z wozy. A kiedy go tu z wogą? To jest dobre pytanie. Schwytali Asada? Niech nie będzie chciał z nami grać, bo ma platynę. Będzie. Ale nie no, w sumie zostawiam, nie no. Proponowałem tego. Wymagałem sobie to gotuj z Wołgą. No i w sumie bym kiedyś to zrobił, ale nie wiem kiedy. Pani Aljosza? Nie wiem, bo co, moglibyśmy gotować pizzę hawajską, pizzę wegańską, pizzę frutti di mare, zabił go. Zakajew. Spoko ziomek. No i przenosimy się do Prypeci. W końcu. Jest niewiele niewiadomych w drodze nazywanej streamowaniem. Exactly, my friend. Exactly. Gadaj do Araba po angielsku. Przesłuchany nie umie po angielsku. Super. A to nie jest logiczne. Pripyat. I was just a lieutenant back then. Doing some wet work. Chernobyl. Christmas for the bad guys. Even a decade later, a lot of them still used it to pizza get their hands on Spinello. Ej, bez przesady. Co, mamy to popijać wegan kolą? Jak demon? Jak jakiś pedał? Of course we couldn't just let that happen. Cash for spent fuel rods. That's one hell of a recipe for destruction. It was the first time our government had authorized an assassination order since the Second World War.
I was under the command of Captain Macmillan. Macmillan! Macmillan! Fifteen years ago. Prypeć. Taki ten Prypeć ładny. Ale nie jest ostry, ten Prypeć nie jest ostry, a to mi się nie podoba. Prypeć musi być ostry. Co ja wypieprzyłem, halo? O, w sumie nie pobiera mi tak bardzo dużo kompa, tylko te głupie. Odrobinkę lepiej. Kurde, patrzcie ten Prypeć. Tak bardzo pięknie. Nie wiem, co mają mi napisać, ale tak, cyka bliat. Suka bliat, towarzysz. Wiesz co, ale prawdę mówiąc, to chyba nie jest rosyjski, a ukraiński. Nie jestem pewien, prawdę mówiąc, nie jestem pewien. Może nie. Chyba, nie wiem. Kurde. A, nie masz. To ja sobie zdejmę tego. Albo nie, tego. Jezus, mam problem z decyzją. Mogę obu zdjąć? Dobra, tego. Dlaczego ja muszę dwóch zdejmować? Panie Macmillan! Panie Macmillan! Porsza trudna, hech. No dobra, dobra, to jest tylko czterech typów. Ach. Okazuje się, że to Polak. No i powtórzysz, co miałem zrobić, bo cię nie słyszałem. Idziemy. Ten Prypeć, on taki piękny, taki ładny. Chyba... O nie. O, suka, o, suka, diat. O nie! Zjadnie pies. Coś złego zrobiłem chyba. Chyba coś złego zrobiłem. Powinienem się słuchać pana. Aha, okej. Okej, idziemy. Idę utopić smutki w kawie. O, kawa jest dobra. Dobra, czekamy. No to go zabiję w takim razie. Haha, jestem złym człowiekiem. Morduję niewinnych rusków, albo winnych. Ale Bogu winnych Ducha Świętego, amen. Coś tam. Nie wiem, nieważne. Ale E3, ludzie, że długo E3. Już wyjeżdżamy jutro, już jutro wyjeżdżamy na E3. Do pięknej, zabrudzonej, pełnej hamburgerów Ameryki. Lecącej tłuszczem i hamburgerem. Będzie fajnie, polecimy sobie. Jedziemy.
Myślę, że dam, tylko że go nie widzę, jakbyś nie widział. O, jest. Ale tak sobie chodzi. No shit, Sherlock. I'm waiting for him. Bang! Shit! A sobie... O, fuck. Umrzyjcie wszystkie piesy w granatach, w odmętach granatów. O kurde, one są przeciwgranatowe. My name is Captain Price i mam nóż. No i zawaliłem, bo nie trafiłem w typa. A Jezu. Problemy z celnością już w tym wieku. Problemy z celnością w tym wieku. Więc to jest ta misja po cichu. Tak. Tak. Ale mi się przypomniała misja w Paydayu. I obecnie ZG odbija obiców. O Jezus, to jest złe pytanie. Właśnie wiem. Dzięki za tego, hosta. Dziu. Ale kogo? A, tego. Gdzie on jest? Ciekawe, czy może nie tyle ciekawe, co prawie na pewno jest achievement za tą misję. Jeśli za cicho przejdziemy. Kościółek. Prawosławny kościółek. Defekty cząsteczkowe. Ale to ładnie wygląda. Dobra. W krzakach się kryje. Nie zauważ, jestem jak ninja. E3. No, ale nie, zastanawiam się w sumie, co ciekawego może pokazać, czy na Jayplay. Jayplay to jest zasadnicze, nawet nie jest związane z E3. To jest osobna, całkowicie osobna impreza, to nie jest konferencja E3. Ale no, i tak wszyscy wiedzą, że to jest E3. No, ja zastanawiam się, na co na tym Jayplay mogą pokazać. No, będzie Battlefront 2. Nie, może będzie dodatek do Simsów 4. Będzie. DLC na pewno do B-Fightingi. Będzie. Co jeszcze może być? To jest, w ogóle co taki EA Play może pokazać? Co takiego EA może pokazać? Sims na Frostbite. Znaczy nie tyle Frostbite, co na Frostbite, co bardziej chodzi mi o dodatek. A nie, co jej może pokazać? No DLC, oczywiście gry sportowe, FIFA, Madden, etc. O, ja nie uwielbiam ten fragment. No jak nie zauważył? No i shit, no i fuck. Właśnie wydaje mi się, że będzie Sims 5? Serio? I jej może Sims 5 wypowiedzieć? Nie za wcześniej? No właśnie Mystus nie powinno się ich zajmować. Mamy się przekraść między nimi. Aha, tak. Tak to mówisz, okej.
O, fuck, fuck. Ja to przeżyję, ja to dam jadę. O, zabiłem dwóch! Haha, jestem the best. Sneaky peasy. Można cię wam skoczyć? Do tyłka ci wejdę. O, to jest sobie dobry pomysł. Będę ci dupą wchodził. Idealnie. Piękne niebo. Ludzka stonoga. No pójdę! No suka, bliad! No on może jakiś... O! Macmillan! Przez ciebie... Przeze mnie zginął! Tak! Przeze mnie! Nie moja wina, że gość ludzie są mądrzy. I potrafią zauważyć typa w krzakach. Ach. Ja was to, żeby przycięli trawę i dlatego nas widzą. No i wszystko się wyjaśniło. Ej, Macmillan, a tu jesteś. W dupie będę mu siedział. Ale jest jakiś pomysł. O, przyszedł ten najgorszy typu. Ale jeszcze jest inny, brodaty typu. Ale to byłoby na VR-ze zajebiste. Spoko, spoko. Sneaky peasy, jak rozumiemy. O, jadę. E3. Jak ja się tego E3 nie mogę doczekać. Ciągle w sumie się zastanawiam, co mogą pokazać te studia, co mogą nie pokazać. Bardziej się zastanawiam, co mogą pokazać. I zasadniczo dochodzę do wniosku, że właśnie nic. Ubisoft już się całkowicie wywaliło z fantów. Mogą po całej wierze pokazać jakiś zwiastun i gameplay Assassina, gameplay Far Cry'a. No i tyle. Ubisoft to jest już taka, no... przereklamowana kupa, która nic nie pokaże. I jej tak samo nic nie pokaże. Jedynie nadzieja jest w Bethesdzie. Battlefield 2143? Może jest pewnie jakiegoś free to play na 3? No tak, jest. No tak. W sumie nawet się nie wsłuchiwałem. To dalej myślę, to nie mają co pokazać. Bethesda coś pokaże dobrego, może pokazać dobrego. Microsoft? Niespecjalnie. No Sony może tak samo jak rok temu pozamiatać, żeby mieć jakąś, nie wiem, maksymalnie wyjebistą. Być tą, nie wiem, konferencję. Ale tak czy nie ma co teraz oceniać, poczekamy na. Jak konferencje już będą. No tak jak mówiłem, EA i Ubi nie pokazują nic.
ciekawego. PC Gaming Show prawdopodobnie będzie takim samym gównem przegadanym jak rok temu. Boli, ale to taka bezprawda. Bardzo po prostu nie lubię jak jest na konferencji zbyt dużo gadania. Zbyt dużo gadania, a mało pokazywanych gier. Ostatnio właśnie ma Sony albo jakaś inna tam niż tam. Któreś z tych właśnie wydawców pokazywał w większości gry zwiastuny, gameplay, etc. i w bardzo małym stopniu skupiają się na gadaniu. I to mało gadania, a same konkrety i materiały, to mi się właśnie podobało. PC Gaming Show to będzie prawdopodobnie samo gadanie, jak było to rok temu. Choć prawdę mówiąc, fajnie się obserwowało typa, bo typkę, która siedła przy kompie, dodała do koszyka sobie gry jakieś tam na Steamie i następnie ci ci od organizacji płacili za te wszystkie gry. Nie, to akurat się fajnie chodziło. Gościu leciał od najdroższych tytułów, same pakiety wykupywał. To było piękne. To się tak przyjemnie oglądało. Tak, tam jakieś coś się było. Jak pokazali pełny trailer gameplayów. Jestem ciekawy, jeżeli główną osią promocji konsolki 4K to słabo. No, jak temu było właśnie to całe 4K, HD i tyle. I to mi się właśnie podoba. Dlatego powinni coś porządnego zrobić. Tak samo PSVR już nie ma tematu. Więc... ulala. Tak samo no, na razie się to E3 nie zapowiada na jakieś super wielkie. Człowieka muszę poczuć w grze, a nie jako technicznie szkawostka. Człowieka to ja sobie w Excelu mogę wpisać i co z tego. Odczucie takie same. Organizatorzy! O! Właśnie, Arki, tak. Organizatorzy. Ach. Mam latte macchiato. Mam jaka. Myślisz, za ile granie w 4K stanie się stałym standardem? Myślę, w nowej generacji już zaczną coś myśleć. Za jakieś 3-4 lata? Jak telewizory 4K staną się taką normą jak Full HD dzisiaj. Jest się pojebany Macmillan. Ja mam jedno pytanie, czy gra w 1080p 60 jest standardem? No, tak. A właściwie 1080p i XX klatków. Chyba, że jesteś jakimś konsolowym plebsem. Chyba konsolki w końcu we wszystkich jak będą czynka. Pewnie to wszystko się zmieni przy nowej generacji, zobaczymy. No Microsoft może pokazać Scorpio. Może pokazać Scorpio w tym E3. No ale poza Scorpio... niespecjalnie. Sony... znaczy Sprintu nie pokaże. Pewnie zapowie... znaczy no... Sony powie, że tam obniżki konsol, bla bla bla. Co mnie w sumie cieszy, bo właśnie... myślę nad zakupem PS-a... czwóreczki. Druga sprawa... to jest to, że no nawet po cholerę na tym Xbox One Scorpio, skoro no Microsoft w ogóle nie myśli o robieniu ekskluzywów. Przez ten brak ekskluzywów Xboxy umierają. To co widać w sumie teraz o właśnie na Xboxach One Slim czy S, który teraz robi promocję Microsoft.
Już teraz można dostać Xboxa One S z Minecraft, w wersji Minecraftowej za 600 coś złotych. No to już wszystko, chyba wszystko tłumaczy. To chyba wszystko tłumaczy. O Jezus, Jezus, no masz problem. Nie chciałem mówić XXX, bo to czasami no różnie się kojarzy. Macmillan już zeszczonu dupę. A! Myślę, że on tego typa zabił, okej. Okay. Ale spadł. Jasne, jasne, idę typu, idę. Dlaczego wszystkie samochody na tej Ukrainie wyglądają tak samo? Wcześniej też spotkaliśmy taki samochód. To jest wycinek samochodów, tak być nie powinno. Trzeba będzie jakieś chipsy kupić na to E3. Będę hajsów nie mam. Niedobrze. Tam może jakieś mam hajsy? Nie mam hajsów. Podstrzenie z ukraińskie SSR. USSR. Keep your distance. No need to attract unnecessary attention. Pieski, przyjaciele ludzi. Właśnie widzę. Ten gość chyba miał zażyć jakieś smaczne grzybki, skoro nie założył biegających krzaków. Zapewne. Biegających krzaków. No to ładnie dowaliłeś. Trawa. O ja, jak na to patrzę, to się przypomina metro. No kurde, to jest metro po prostu. Metry. Najlepsza gra z najlepszym klimatem. Uwielbiam ten klimat metro. Świetne. Ta, może na którejś z tych z konferencji zapowiedzą kolejne metro. Nie wiem, metro inne. Nie, bo 2033, bo Last Light, jak mogę teraz metro nazwać. Metro Last... Last Stand. I proszę, już mamy. Mamy kolejną część metro zapowiedzianą na PC Gaming Show. Albo gdzieś indziej. Gra skierowana głównie na PC-ty. Na nowym super silniku, który wygląda ładnie od Last Light, Redo, od wszystkich innych Frostbite'ów, etc. I to będzie wszystko jeszcze w tym roku, w listopadzie. Uwaga! To jest przewidywanie przyszłości. Tak właśnie będzie. O! Aha! Dostałem osiągnięcie o nazwie Cicho Ciemni. Toż to jest... obraza naszych polskich Cicho Ciemnych. No kurde, jak tak można? Co ten stalker, to ja nie wiem. Metro 2035-44? Pierwsze metro grałem na mobilnym Radeonie. Lol. Blizzard dodaje permbany na Renkedy za wychodzenie z Renkedów. Ale klimat miotny, no. Właśnie w metro najważniejszy był klimat i poczucie tego klimatu, bo to był klimat, to jest tylko klimat. Climax. By the way, oglądałem wczoraj Borto, ale nudno cięg. A tu się IT są godzę. To jest tak był nudno cięg, to się tak nie chciało tego oglądać. Może to nie chciał się oglądać, co po prostu...
No nie było takiego efektu wow. To takie w sumie masło maślane, bo tak niepotrzebne. Trzeba było w sumie potrzebne, żeby tam fabułę tą jakoś. No to pociągnąć dalej, no ale. Cóż. Ale z drugiej strony, z ciekawości po tym odcinku wczoraj zalukałem sobie na mangę twórcy nowej serii. I z tego co widziałem, to tej właśnie tej akademii nie ma w mandze. A jest to zgodne z kanonem, z tego co słyszałem. Szukaj pasażerów. No zarazem pasażerów. No, czy na tamtych gościach mam co? Mam tych gości patrzeć? I co? Jaki jest achievement za to? Zastrzel Makajowa. Czy tam jest Makajow? Gdzie jest? Tam jest Makajow. Ale to nie widziałem tam Makajowa. A nie pamiętam, jak wygląda Makajow. Tak, gdzie jest ten samochód? Muszę zobaczyć. No muszę zobaczyć, bo nie wierzę. Gdzie jest Makajow? Makajow to jest taki młodzieniaszek. A, to ten przykrywny samochód, gdzie strzeliłeś. Teraz. Może to on? No nie potrafię strzelać, no sorry. Dobra, to poczekamy aż nie będzie wiatru i powie mi strzelaj, to zabiję wtedy Makajowa. I nie będzie czyli wojny światowej. Teraz, jak pamiętam, to chyba tam w którejś... Czy którejś tam była części tych właśnie MW? Makajow coś tam mówił, albo ktoś inny mówił, że typu był w tej z Zachajewem. Dobra, czekaj. A Helix pad. Wysyłam z szyły fikę zabijeś w ogóle tego uzbrojenia, a nie pilota. No kurde, helikoptery! Chcę powstrzymać powstanie kolejnych dwóch części MW. No co za typ? Gdy to ma gościu palcie na szkło? Dobra, chcę zabić Zachajewa. Tfu, Makajowa. Jej, zabiłem go! Chyba zabiłem. Już zabiłem. No halo, czy dobrego... Dezen, dobrego typa zastrzeliłem, nie? Czy złego typa zastrzeliłem? No niby zabiłem, no właśnie zabiłem tego typa. Ale nie dostałem, nie dostałem takiego achievementa. Gdzie to pisało? Słuchaj, jest tam taki achievementa.
Gajne, może na tym Steam, może coś pokazało mi, ale nie wyświetliło mi w ogóle nic. A powinno. Ale nie pokazało mi żadnego achievementa, lol. Dobra, ki, bo teraz zabijemy Zachajewa tak, jak być powinno. Dobra, nieważne. Zabijmy tego typa i chodźmy do domu. No kurde, helikro! Za troll helikopter. Ej, a widzieliście, ja typowi szczeliłem mniej więcej tutaj w bark. Tutaj gdzieś, nie wiem, no bark, nie bark. W piersia. Ale odpadła mu lewa łapa. Lul. Zamach. Jeszcze wysłać szały. A jednak. To idź typu. Mamy 20 minut. Suka, bliad! PPH! Nie, to nie jest PPH. Prawie jak PPH. O, ale to ma rozrzut, po prostu, no nie. Wybuchy, eksplozje, szlają z tyłu. Okej, okay, I'm out of here. Luka, bliad. Chodź po liczniku. Czy teraz to będzie to, czy nie? To nie będzie tu. To będzie to dalej. A czy będę jak skończysz? Aha, dobra. Czyli musiałbym i Makarowa, i tego zabić. Dobra, nie chcę się z tym bawić. Panie Macmillan, już w dupę. No, musiałem zabić psa, serio? To jest jakiś popierdolony, panie Macmillanie. O! Chyba rzuciłem genetyk. Chwila, kurde. Łap granat. O, umarł granata. O, to będzie już tutaj. Gdzie? To strzela. No jak ja... to tak mam strzelać o helikoptera, okej. No sorry, ale beda z ucieczka ci nie da rady.
Co za ty? A może po prostu cię wywalę stąd? Gdzie stąd wywalę? Nie wiem, sam ukończę misję, co za to? A Jezus, zamyśliłem się nad sensem istnienia. Strzelił w nos, wybuchło coś przy pylonie z podwieszanymi rakietami Pepans. Hashtag kot. O, przepraszam. Położę cię w krzaka. Pan Macmillan, no kurde. No, wiedziałem, najlepiej tego rzucić. Jak jakiś... O Jezus! Za to, no wiedziałem. Trzeba szanować ludzi, bo inaczej zginie się. No i gdzie te typy są? Jest jakaś muzyka w tle. O, zgubię mili... A, tu jest Milan. O, odpaliłem skrypt. No weź zmień broń! O, granat. Umrzyj sam! Umrzyj sam! To nie jest z tego warte. Coś jeszcze? Yep. Panie Milan, żyjesz pan? Poczekaj, reloaduję. Amunicja jest ważniejsza od ciebie. W tą stronę. O, kolejny skrypt. Fajny samochód. I nagle wyskoczy ich pierdylian. A nie! Od tyłu mnie ścigają. Bez ciebie umrę, panie Milan. Śmieciu. Nie zapomniał panie krzaku. Nie, nie lubię tego pana krzaka. On jest głupi. Jest głupi pan krzak. Ścigają nas. Pan Grzak. Exactly. Is Mr. Grzak. Filmujesz Grzak of Duty. Hello, that is my old friend. O, idą pieski. Czy ty zastrzeliłeś właśnie psa? A co jeśli to był pies Johna Wicka? A ty może o tym pomyślałeś? To mógł być pies pana Wicka. Rosyjskiego pana Wicka. I wtedy byłoby źle. No tak.
No what the fuck, nacisnę V. Śmieć. Tak. O! To się za ładne kombo. Tak żem czuł. Dobra, dajcie mi... Uuu, kałach. Kałach, zaszepiop się. Jeszcze 6 leveli i ten będzie musiał dodać nowe. A, sorry, nic nie mam podnieść. Jezus Maria, tak ciężko troszkę ma zdłużnić. Jakiś Tokio Tajaszki. Coś tam, coś tam. Sorki, to nie tutaj. Hello Kalashnikov, my old friend. Hello Kalash, my old friend. I meet you again. Wow, frostbite. Typu. Może strzelam cię do gondoli. Tak podniosę ten wózek, będzie sobie tak samo strzelał. Chyba to. A nie chcesz na diabelski mon? A nie chcesz na pewno na moon? Fajnie się tam będzie strzelać. Mam. No, myślę, że jestem ready. Dobra, to typu jak ty nie chcesz iść na młyn, to ja sobie wejdę. Albo za młyn. Te paruszki rzucane jak na multi. Ale o to chodzi. Bombastic. I will be fantastic. Man. All right, lad. I've activated the beacon. Good luck. Alpha 6, we have a fix on your position. Hang tight. Big Bird out. Tango's inside. Let them get closer. Oh, cool. The elect, yes. Jacież, ile ich tu jest? Chyba za wcześnie. Ale jak wszyscy padli, jak jeden mąż. O nie, pieski. A, to są wściekłe pieski. Takie troszkę te... Niedobre mi te paszuszki wyszły. To ty mi tu z RPG-iem latasz.
To są dobre pieski. Łooo! Piesek wybuchł. Ty, gdzie ty lecisz? Jak go wyflunęło. Oj, do teraz stąd. Ali, ładnie zdejmujesz. Szapoba, panie Macmillan. Szapoba. No, ej, typu, ja nie mam wyrzutni rakiet, wiesz? O, jadny jeszcze... Ej! Ale takiego czegoś jeszcze nie było! I takiego czegoś jeszcze... Zobaczcie ten basu żegnotał. Ja tobie nie przypominam sobie w MW podstawowym. Nie było takiej odległości. A teraz jest taka odległość. Widzicie? 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 Posiłki odparte. Lul. Znowu dostałem achievement jakiś. O nie, piesek. No nacisnąłem V! No na miłość boską, to co naciskam to jest V! V! V you! Nie. Hello darkness, my old friend. No wypuszczajcie tą linę. No co zrobić, no gościu, co zrobić? To jest takie śmiechowkę, to jest takie śmieszniowe, no. O nie, piesek. Nie dla piesków, piesek tu biegnie. Nie ma takiego dobrego, nie lubię tych piesków. O, jak się zminował. No nie, kolejny piesu. Na miłość boską, nie? No kurde, no nie, jeszcze 4 km, jak mam 3 km, halo? Ja muszę... W pierwszej kolejności kundla trzeba zabić. No na miłość bo... Ja może ja faktycznie tam wejdę czy coś? Ale to zasnęło. Chyba zostanę dyktatorem czy coś. No i tyle z mojego strzelania. Nie wyszło.
Dobra, jeden pies. Pieski trzeba zdjąć w pierwszej kolejności. Pieski są najgorsze. Gdzieś tu widziałem. No się tak. Dawaj, jeszcze 3 km ma dość do przelecenia. Nie tak źle. On ma wyrzutnię! Już nie ma wyrzutni, on nie żyje. No, weź go, główkę. No, dziękuję. No nie, pieski słyszę. Nie lubię piesów. Wolałbym jakieś koty bojowe. O, o, już jest tu. Pan helikopter już się zbliża. Już puka do mych bram. To jest... O Jezu! No i jak umy, to jasno będzie przypał. Słonie bojowe w kodzie. Słonie bojowe w kodzie. No nie! 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 Nie blokujcie, zostawcie mnie! O, przeżyłem. Przeżyliśmy, panie Malan. Banan. Dobra, do helikoptera. Get to the chopper. Panie Albik, T-bag. T-bag? T-bag. Jezu, naprawdę dali nas... Jakieś smaczki dali. Ha. T-bag. Fajnie zwali typa. T-bag. Every ultra-nationalist psycho in Zakayev's pocket is about to show up on our doorstep, coming to claim all their support. Or what's left of them. Right. We'll set charges along Phase Line Alpha on the Southern Hill. And more along Phase Line Bravo. We'll delay them all the way back to the top and hold our ground at the extraction point in the fields around the farm. Any questions? Let's do this. I nawet będziemy się bronić w tej chałupie, co nie? Znaczy na tej falmie, czy cokolwiek to jest. Tak sądzę. Jaką sensowną dali snajpę. Dzisiaj będziemy bronić teraz, co? Mam jakieś... O, mam tutaj molki. To jest jakiś pomysł.
Nice. Tak, by the way, podobno zaczęli państwo islamskie. Tak próbują zdobyć ich stolicę. Minigun? Powiedziałeś minigun? Minigun? Gdzieś nad tym jest jeszcze USA. No to ładnie. To ładnie będzie, jak już nie będzie tych. Więc sobie będzie bardzo ładnie. Prawie jak misja obrony Stalingradu. Tylko że bez krzyków. Ja jestem po tej drugiej stronie. A jak pięknie spadają, to jest taniec, to jest piękny balet. Ej kurde, to dużo się pobawiłem tym miniganem, dzięki. O nie, przepraszam. Zgłodniałem. A! Chodźcie, chodźcie. Say hello to my little friend. Jaki Mac? Co się w Macim stało? Dobra, cofamy się do farmy. Nasza ostatnia. Jakie ład. Ej, nie da to się patrzeć, ale zobaczcie na te. Te góry są świetne. Patrzcie na te góry. Jakie ładne. Takie obrazy wyglądają prawie jak Wiedźmin. To wygląda naprawdę ładnie.
O, miotła, możemy walczyć miotłą, wiecie czego? To jest jakiś pomysł. Halo, gdzie ta muzyka? Dlaczego w tej grze nie ma muzyki? Gdzie jest moja dramatyczna muzyka, no? Brawo, gościu. Weź już nie wytraf. Znam nadjeżdżające czołgi, tylko że te czołgi, tych czołgów nie ma nigdzie. Gdzie ty widzisz te czołgi? Aaa. Okej. Okay. Tak też można. Ale muszę przyznać, że tutaj NPC są znacznie mądrzejsze, rozstrzonniejsze, fadniejsze niż to jest Advanced Warfare. Advanced Warfare to tworzy się byli takie głupie kapucyny. Serio nie możecie na tym polu wylądować? Na tym polu nie możecie... Halo, macie tu pole, wylądujcie na tym polu! Chwila, potrzebuję nową broń. Panie pierwsze, dziękuję i można lecieć. Nóg. Aha, od tyłu. Dobra, wszystko jasne. Zawsze by atakowali tylko od tyłu. Zboczeńcy. Ale z drugiej strony tu są LPD, Diaguno. A nie ma normalnego karabinu czy cóż. Dobrze. P90, oj, z takimi bonusami fajnymi. No, prawdę mówiąc, ciężko mi się przebić tam. LPG sobie przynieśli. No i umarłem. Tuż przed wejściem, tuż przed drzwiami. Umarłem. Panowie, nie cofamy się, idziemy do przodu. O Jezu. Everyone, head for the landing zone. It's our last chance. Move.
Chyba jednak powinienem wymienić ten karabin. Tu, tą wyrzutnię. O, przepraszam, panie Allen. Cię weź teraz przebij przez nich. To nie takie proste, to nie takie proste. A może powinien grać na easy? Dotrzyj do SL-a. Granat, umrę. A i tak rzucę... Tak. Rany, nie jest lekko. O, rociąg. No, rociąga to się tu nie spodziewałem. Dobra. No. Ran mi przypomina coś. Dwa filmiki. Prawdę mówiąc, nawet nie chcę widzieć jakie. O! Ale ja się trochę cykam. Kojarzę tylko... Nie pamiętam skąd. O nie. O fuck. P90. Wiecie, ciężko jest biegnąć na pałę, więc rządzę się umrzeć, no. Życie ma się tylko jedno. Tego się nie da zrobić. Halo. Na tym poziomie trudności to jest niewykonalne. Jest w takim krótkim okresie czasu, no. Jakieś inne karabiny, bo to jest dramat. O, jest tu kałach, fajnie. Możesz kurmać. God fucking damn it.
No i weź to zrób, na miłość boską. Dobra, jak na razie mam farta. No cóż. No biegnisz, pało. O, ale zapisało się, miło. I zginę tu. Ten kałach ma taki zły rozrzut. No przecież, na miłość boską, ile oni mają tego życia? No... Tak bardzo, nie bardzo. No, przeskakuj! Dobra, da, biegnij. Biegnij, Forest. O! Byleby też przeżyć. O, jeź śmigłowiec. O, to są nasi. Cudem się udało. A czekaj! Czekaj. Pamiętam, to jest ten filmik z wojskowym. To jest ten film, gdzie są wojskowi. Wiesz, właśnie sobie przypomniałem. Tak to było, panie sierżancie, ja się trochę cykam. Coś takiego, nie? Spoko, za chwilkę zobaczymy, nie musisz przypominać. Coś się nie kojarzyło. No nieźle. Łączona misja. Well, we got that bastard. Still, he's not the one responsible for killing your Marines. Sorry, mate. Imran's a curve, huh? Man's a ghost. Intel says he's gone underground. Well, I got a plan to find him. I'm listening. Daddy's boy. Zakaev's son, commander of the ultra-nationalist forces in the field. Rotten apple doesn't fall far from the tree. The loyalist Kamarov has got a location on the kid. And the little punk will know how to find Zakaev. The sins of our fathers. Ain't it a bitch?
5 godzin później, dobra. Filmiki włączymy. Dobra, zobaczmy. Zaraz zaczniemy. Przed nowek. Map. This is the best way in. The vehicle checkpoint is directly ahead. Dobra. No. Naszą wędrówkę rurą, która prowadzi do oczyszczalni ścieków. Też nie ją widać. Będziemy przechodzić przez ścieki, ale nie będziemy w oczyszczalni. Bez komentarza. Nagrywam. Ja się trochę cykam. Dobra, Janie, i tak idziemy, dawaj dalej. Nie, ja wracam. Czego? No wracam, bo się trochę cykam. Kurde, szkoda. Wejdź. Ale tam? Na tam co byliśmy? Nagrywam. Bez komentarza. Przecież... Patrz, ile my przeszliśmy tam. Nie chce mi się. Okej. Okay. Naprzód, na co się patrzy? Nie wejdę, ja się boję ciemności, no i... Naprzód, żołnierz! No na co liczysz, ja mam cię tam wepchnąć? Szybciej! Żołnierz, szybciej, właśnie tam! Nie wejdę. Po prostu boję się ciemności, ja nie wejdę. Ile masz, 2 lata czy 5? Nie no, 20, ale nie wejdę. 20 lat masz, się boisz ciemności! Śpisz też przy świeczkach? No naprzód! Naprzód, żołnierz! Nie wejdę, panie kapitan. Słuchaj, dziewczyno, właśnie do środka mnie nie denerwuje. Mnie nie denerwuje, ja się boję, no. Panie proszniku, nie chcę wejść za nic, bo 20 lat ma i się boi ciemności. Naprzód, żołnierz! Nie wejdę, panie proszniku. Zatkę wepchnąć. Rozkaz? Dobra, już wejdę. Naprzód! Sław zapasy we! Mam pan porusznik to jednak fachowiec. No Jezu, ale naprawdę no, ciemności się bać. Ilu ma lat? 2? Aha, i znowu chcesz rewaliować. Mi się wydaje. No wszedłem na śmietnik. Dobre snajpery. No. I teraz 2 czy 5? 20. No gdyby to było teraz nagrywane, to kurde no... Byłbym starszy od tego gościa. A teraz ten typu ile może mieć? Ten bo materiał był w 2000... O kurde, to gościu musi być już jakiś tam kapralem, czy policznikiem, kapitanem w tym wojsku.
Ten ostatni filmik Dude Perfect. Pokaż, co tam Demciu polesłałeś. Pokaż, na co cię stać. I to nie jeden raz. Pokaż, pokaż, a ja. What's your game plan? Well, I'm not gonna throw it. Aha. Douse the fires. Kamarov, I need your men on the ground if the drivers start asking questions. Just keep them busy until we locate Zakaev's son. We don't have much time, so get to it. Yay. 2 godziny później. Man, you look like a clown in that outfit. Dajcie mi sekundkę. Muszę ogarnąć, ile mi do końca zostało, bo już mam dość tego prześmiewczego, źle zoptymalizowanego kodu. Podajcie mnie sekundkę. Jezus Maria, co wy tu wrzucacie? No dajcie spokój z tym wrzucajem. Panie kapitanie, mędruje kompania na zwrócę do apelu porannego. Mądrze wydatkować pieniądze. To liczy... Nawet mi się nie chce oglądać. Uważano piramidy za grobowce. Już żygam tą reklamą. Nie... Teraz zło zostało uwolnione. Dajcie jakąś muzykę. Dziękuję. Dobra, ile do końca zostało? Bójcz. Chcecie, bym skończył. O rany, serio? Ci jeszcze 5 misji przede mną. Skończę tą misję, jeszcze 5 zostanie przede mną. O kurde. To ładnie. Bravo 6, this is Vulture 1-6. We're tracking an enemy convoy headed your way. I count 6 vehicles in the convoy, over. Roger that. Ale to ładnie teraz wygląda. Nie mogę go zastrzelić. No i teraz będę musiał go ścigać, co? Jezu, dlaczego ten bieg jest nieskończony? Serio, ej, nagle się zwiększyłem, czekaj.
To jest tak niezoptymalizowane. No weźże go za szczyt na miłość boską. O nie, psy, o nie, pieski w dom. Na niewidzialne ściany. No kurde, no... Te misje naprawdę są jakieś popieprzone w tym kodzie. Zawsze były. Te misje są powalone. Ten gra jest tak niepoważna. Jany. Nienawidzę tej misji. Payday 2 za darmo? Lol. Postrzelało ich? Idea za darmo dają. Dajcie mi lepszy karabin, o. No, taka dupa nie lepszy. O, kała. Ktoś nie ma PDF w razem 11? To jakieś biedaki. Jezus Maryk, to jest niezoptymalizowane. No właśnie mi dało
info na Steamie, że Payday za darmo. Chyba niepotrzebnie tam wleciałem. Teraz Payday wleci pewnie do top 10 gier na Steamie. Nie jest zoptymalizowane. Nie jest zoptymalizowane. Tak ja jest beznadziejna, nie polecam. Ach. Dobra, niech będzie. Ale no widzisz, mimo wszystko nic się... Nie zmienia się w tej kwestii. Okej, all prawie jak misja w Paydayu. O nie! Przepraszam. Nie chciałem. Wybacz. Chyba omal. Shit, kid's got some issues. Nice play, this is Bravo 6. Zakaya's son is dead. They're coming home. Bloody hell. His son was our only lead, sir. Forget it. I know the man. He won't let this go unanswered. Let's go. Zioł się zabił. Głupi. Dobra, nie, bo teraz się tego już więcej dalej grać nie da. Więc na razie przerwa i skończymy na następnym streamie. To jest dramat. To jest dramat. Our so-called leaders prostituted us to the West. Destroyed our culture, our economies, our honor. Our blood has been spilled on our soil. My blood on their hands. They are the invaders. All US and British forces will leave Russia immediately or suffer the consequences. It's quite simple. Either we take the launch facility or we won't recognize the world. O, to będzie ta fajna, może nie tyle fajna misja, co... Taka, wow. Ale nie, dobra. Na razie to będzie koniec. Na razie to będzie koniec, bo... No, no ładnie w sumie. Trzeba przyznać się mu tytułowi, że jest naprawdę ładny. Trzeba przyznać, że jest ładny. Dobra, pauza.